Hejka, teraz zaczynają się schody, bo będziemy konfigurować silnik pod Androida. Więc trzymajcie mi mocną rączkę, a ja was przeprowadzę przez ten ciemny las. Na samym początku instalujemy jawę ze strony Oracla. Link do strony macie w opisie filmiku lub Oracle, bo tak się powinno czytać wyrocznie. Mamy dwa rodzaje jawy: JRE, czyli Java Runtime Engine. To jest po to, żeby uruchomić grę stworzoną w jawie. Lub jakąś aplikację i tylko tyle. Natomiast my potrzebujemy JDK, czyli Java Development Kit. Narzędzie, które pozwala tworzyć elementy, które pozwalają tworzyć aplikacje pod jawę, A większość gier w Androidzie, właśnie, jest yy, na jawie, więc to potrzebuje Ania Engine. Wybieramy JDK17, bo najnowsza wersja posiada pewne błędy. Wybieramy instalera, lepiej jednego z dwóch. Na pewno nie kompreset archive, bo nie wiadomo jak to będzie, jak archiwum będzie działać. Następnie ściągamy Android Studio, które też jest wymagane, aby gra została stworzona przez Unreal'a właśnie w wersji APK, czyli pod Androida. Akceptujemy licencję, najlepiej ją wcześniej czytając. Możecie w filmiku, jak tak szybko czytacie, i nie wybieramy najnowszego Android Studio, tylko właśnie archiwum. Czyli nie wybieramy zwierzątka, które lubimy, czyli guana, jeż, żyrafa No nie, ja wybiorę zwierzątko latające, czyli Flaminga. Różowego prawdopodobnie. Dlaczego nie? Akurat w wersji 1-majowej, czyli w święto pracy. Wersja 2022, 2.1 Patch 1, ale z maja. Wybieramy oczywiście wersję pod Windowsa, bo maka wszyscy olewają. No i co zapisujemy? OK. Możemy teraz zamknąć przeglądarkę i instalujemy. Polecam na samym początku i oddeka, bo to jest łatwiejsze. Po prostu się kilka kilka razy i gotowe. Właśnie w taki sposób, więc pokażę tutaj po kolei. Dajemy next, next. I tak dalej, aż dojdziemy do końca. Yy, oczywiście nie polecam zmieniać ścieżki dostępu, niech się to instaluje tam, gdzie być powinno, wtedy nie będzie żadnych problemów. Jeżeli jest ok, idziemy do Android Studio. Tutaj, oczywiście, akceptując. Instalator Android Studio zainstaluje tylko, jakby podstawę, taką otoczkę, w której będą różne biblioteki typu SDK, NDK. To, co teraz instalujemy, to jest po prostu prosty edytor, który potrzebuje dodatkowych rzeczy. Dlatego to się instaluje w miarę szybko i w sumie wszystko jest dostępne z instalatora. Natomiast dodatkowe rzeczy po uruchomieniu będą się instalować już z internetu. Dlatego miejcie przy sobie internet ze sobą. To jest takie małe pudełko z, ze światełkiem, które miga. Jak miga, to znaczy, że ktoś korzysta. Ono jest normalnie gdzieś tam, w, gdzieś za granicą, bo wiadomo, że tutaj by popsuli. Czy wysyłamy dane do Google? A? I róbcie jak chcecie, na pewno się ucieszą. Ja wysłałem, nie wysłałem, więc się w sumie nie ucieszą, ale też się nie do, może się nie dowiedzą. OK, dajemy cały czas, dalej, dalej. Na razie jest prosto, zaczną się schody dopiero teraz, czyli tutaj akurat niewiele możemy zmienić, bo się instalują do, domyślne rzeczy, ale musimy zaakceptować licencję. Dwa, dwie licencje SDK, jedna Intela, więc trzeba każdą przejść, przeczytać i dać OK, czy akcept. I wtedy będzie dało się dać dalej, bo tak to, to, to daleko nie zajedziemy. Więc jeżeli nie akceptujecie, to się żegnamy, a reszta zapraszam dalej z wycieczką. Ok, Dajemy, możemy sobie poczytać, co tam jest instalowane. Oczywiście to Techetyrfa. Ja to nie będę pokazywał. Tu się ściągają archiwa, rozpakowują się w różnych miejscach. Jeżeli się uchomi Android Studio, to jeszcze nie wszystko jest gotowe. Musimy jeszcze dodać elementy, które Unreal Engine 5. Potrzebuje 53, 54, i tak dalej. Zacznijmy od tego, że instalujemy najnowszego, najnowsze, pod najnowsze api SDK Platform, to jest api 34. Zwróćcie uwagę, że Android np. 12 to jest api 32, więc wersja Androida nie jest równa wersji api, czyli środowiska. Ok, przechodzimy do SDK Tools i wybieramy tutaj. Oczywiście nie wszystko jest widoczne, więc pokażę, żeby się wszystko wyświetliło, bo niektóre rzeczy pochowali. I tutaj właśnie niby jest to Ale nie wszystko, dlatego dajemy żeby otworzył wszystko i tutaj zaznaczamy wersję 34.0.0 bo jest najnowsza, bardzo fajnie Ale także wersję 30 33.0.1, OK, To jest SDK, natomiast potrzebujemy jeszcze SDK i to jest ważne żeby nie instalować ostatniego bo Unreal działa zgodnie tylko z tą którą tutaj właśnie zaznaczam Czyli 25,1 i jakaś losowa liczba. Akurat ona nie jest losowa, ale, ale zwróćcie uwagę na którą. Command Line też jest potrzebne, bo Unreal koma kontaktuje się z Android Studio i z bibliotekami przy pomocy linii Command, dlatego to jest ważne. No i to teraz CMake'a też nie pierwszego, tylko tego z najdłuższą liczbą, żeby trudno za zapamiętać. No i emulatory, tutaj są trzy elementy, które też zostawiamy, nie odznaczamy ich, niech zostaną zainstalowane. Na samym końcu dajemy Apply, żeby zainstalować. On oczywiście wyświetli, że dużo miejsca potrzebuje jak zawsze, ile znajdzie, tyle zajmie, dajemy OK, żeby się zainstalowało. I po tym wszystkim jak już pościąga, rozpakuje elementy, które pościągał, możemy zakończyć, zamknąć tą, tego menadżera. Tego menadżera oraz Android Studio również nam już nie jest potrzebne, więc możemy zamknąć. Teraz przejdziemy do Unreal Engine, ale zanim to zrobimy, musimy go jeszcze skonfigurować na zewnątrz. Zanim go uruchomimy, przechodzimy w miejsce, gdzie został zainstalowany. Domyślnie to jest dysk C, program Files, Epic Games, nazwa 535455, następnie w nim w środku jego katalog Engine oraz Extras. To są różne dodatki, np. dodatek do Oczy do Studio Maxa, do Maiki różnych rzeczy nas interesuje akurat w tym przypadku Android Więc wchodzimy do Androida i mamy plik bat Który przy pomocy linii comment kontaktuje się z Android Studio i elementami które tam są Doinstalowuje rzeczy które mu są potrzebne i konfiguruje silnik Teraz już wszystko działa, silnik już jest gotowy do tworzenia gier Ale zanim to zrobimy przejdźmy do Androida Bo musimy ustawić niektóre rzeczy w Androidzie aby można było na nim instalować gry Na razie jest to zablokowane Przechodzimy na sam dół do telefon informacje. To jest ostatnia pozycja na naszym menu. Wchodzimy do informacji o oprogramowaniu, a następnie kilka razy klikamy numer wersji. Chyba 8 razy, oczywiście za każdym razem. 4, 3, 2, 1 odlicza i w końcu, gdy to wiele razy naciśniemy, tyle ile trzeba razy, możemy wrócić z powrotem i pojawiła się kolejna. Kolejny element na naszej liście, a mianowicie opcje programisty. Dzięki temu będziemy mogli instalować gry na telefonie, jeżeli będzie podłączony kablem, ale żeby to było dostępne, musimy debugowanie USB włączyć, bo to jest właśnie instalowanie gier przy pomocy USB z nieznanego źródła, oczywiście to jest znane, bo jesteśmy my. Widzimy się w lustrze, wiadomo, jak wychodzimy czasem z, pi z piwnicy, to wiemy, że to my, ale dla niego to jest wciąż nieznane. Ok, wybieramy sobie grę. No i first person. Ja będę zawsze wybierał to za wyjątkiem gogli, bo bo no, po co kombinować? Ale wybieramy target platform, zmieniamy na mobilki, bo właśnie pod to będzie gra. Ona ma trochę mniej opcji, barierów, trochę gorzej wygląda, ale to jest w pełni wystarczające. No, na przykład nie ma antyalnia singu, są kadziaste niektóre elementy. No i co teraz? Możemy na samym początku sprawdzić, jaki telefon podłączyliśmy do naszego komputera. Na razie jest sam komputer, ale gdy podłączymy telefon, czyli wyrazimy zgodę na dostęp oraz y, pozwolimy na działanie z naszym komputerem, który, który ma tam jakiś klucz RSA, y, który raczej nie udostępniam, zezwalamy, możemy zawsze zezwolić, wtedy będzie to wszystko fajnie działać. No i teraz możemy wybrać nasz telefon z Androidem i zobaczyć, jaką ma wersję. Nasz ma wersję Android 11, y, level 30, spoko, zapamiętajmy 30. Pamiętajmy to, idziemy dalej. Ok, co teraz? Teraz możemy zmodyfikować projekt tak, żeby zainstalować się na naszym telefonie, na dwa sposoby, ale wchodzimy do Project Settings zawsze i przechodzimy do Platform, bo tam są wymienione platformy, na których ten y, silnik będzie działał, Tak gra, więc wybieramy Androida przede wszystkim i mamy kilka czerwonych elementów, najtrudniejsze kliknąć Configure Now i stworzy się wtedy jakiś katalog dodatkowy z ikonkami i gotowe w sumie. Teraz musimy wybrać wersję Androida, na której będzie można uruchomić naszą aplikację. Minimalna wersja to 29. Mój telefon ma wersję 30, ale aby była zgodna z nowymi urządzeniami, wpiszę wersję 32. Mogę też skonfigurować usługi Google Play, aby później wrzucić moją aplikację jako deweloper do sklepu Google. Na samym końcu musimy podać lokalizację bibliotek SDK, NDK i JDK. Zaczynamy od SDK, na samej górze. Jeżeli nie zmienialiście nic podczas instalacji, znajduje się ona w katalogu użytkownika, ale część folderów trzeba wpisać ręcznie, ponieważ są ukryte. W tym przypadku to jest AppData. Data. No i dochodzimy w pewnym momencie aż do naszego katalogu z biblioteką SDK, w której również znajduje się biblioteka NDK. Zaczynamy od tej. Wskazujemy ją jako lokalizację SDK, natomiast NDK jest w folderze w tym samym miejscu. Tylko nieco głębiej, czyli wybieramy jdk i tam jest wersja, którą ściągnęliśmy, czyli ta. Zaznaczamy i akceptujemy. Jdk, czyli Java, znajduje się w program Files, w zupełnie innym miejscu. Tam akurat nie ma problemu, żeby tą, to miejsce znaleźć. Więc po prostu pisujemy c program Files no i tam jest Java. Java kryje się pod wersją oraz. Jeszcze głębiej, gdy wejdziemy, są katalogi bin, i to właśnie te, których szukamy. On sobie już znajdzie, jawac, do kompilacji. Wpisujemy też wersję SDK, którą chcemy wykorzystać. Wpisujemy tutaj na sztywno Android 32. Zmieniamy też wersję NDK na Android 29. W sumie to praktycznie wszystko w tym przypadku. Aby stworzyć grę która będzie działać na Androidzie, wystarczy wejść do Platforms i wybrać package project w Androidzie. To będzie trwało znacznie dłużej niż kompilacja na PC. -ta. Oczywiście na początku jeszcze wybieramy, gdzie ma się ta kompilacja stworzyć. Najlepiej jakoś niedaleko od projektu. Ponieważ tam są różne kompresje: STC, ETC1, 2, 1 już w sumie wycofana. To jest specyficzny rodzaj kompresji tekstur, Po prostu. Silnik na PC sobie te tekstury zmniejsza na bieżąco, natomiast Android jest na tyle słaby, że on musi na początku zmniejszyć te tekstury i je w odpowiedni sposób przygotować. I to są te kompresje STC, etc., i tak dalej. OK, budujemy wszystko, jest gotowe. Jeżeli jest successful, to znaczy, że bardzo dobrze. I teraz podłączamy telefon. Jak już wcześniej w sumie podłączyliśmy, to go zostawiamy. Przechodzimy teraz tam, gdzie jest... My Project, tam gdzie jest Android, jest on tam w katalogu ASTC. No i tutaj uruchamiamy plik BAT, który przy pomocy znowu programu ADB, który został zainstalowany z Android Studio, będzie przy pomocy linii COMMAND instalował teraz nasz produkt, naszą grę na naszym telefonie. Musieliśmy chwilę poczekać i to wszystko. Teraz możemy w telefonie znaleźć tą aplikację wśród innych aplikacji i uruchomić. Oczywiście ona się nie uruchomi portraitowo, tylko w landscape. Czyli musimy odwrócić telefon, i teraz mamy gałkę po prawej, trochę jak pad, ruszamy głową. Gałka po lewej, przemieszczamy się postacią. Kółko na lewo od gałki, po przesuwania się, obracania to jest strzelanie, natomiast do góry skaczemy, więc to jest kółko na górze, które pozwala skakać. I tak to działa. Natomiast jeżeli nie mamy telefonu albo nie chcemy czekać, aż się przeniesie do telefonu, za każdym razem zbuduje i przeniesie, tylko chcemy testować na bieżąco, to możemy to zrobić. Jeżeli wejdziemy do Editor Preferences. W wersji eksperymentalnej możemy wybrać, żeby uruchamiało się w emulatorze coś co przypomina emulator telefonu i wygląda jak telefon, więc będzie łatwo można sprawdzić jak to działa w telefonie. Zaznaczamy tylko to i teraz w Platforms pojawiły się dodatkowe elementy, w sumie to w Play. Tutaj pojawił się taki element jak Standalone jet Device Mobile i możemy wybrać jakąś wersję Androida może to nie jest najnowsza wersja Androida, ale nie ma znaczenia bo to będzie wyglądać jak na telefonie. Musimy chwilę poczekać trochę krócej niż Kompilacja. Tu jeszcze się kompilują szereg idei, więc nie wszystko wygląda tak samo. Trzeba po prostu chwilę zaczekać, ale ja tutaj nie czekałem. Działa to tak samo, trochę mniej precyzyjnie, no ale trudno. Trzeba mieć y, 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 zdolności manualne, nie wszyscy mają. Więc ja podejdę sobie pod y, broń. Może ją zdobędę nawet. No i widzicie po lewej y, tutaj się obracamy. Na lewo od tego strzelamy. Powyżej tego skaczemy. Wszystko działa. Można to oczywiście zamknąć y, po przetestowaniu i pracować dalej nad grą.